Hej, witajcie drodzy widzowie, Arek 265, kłaniam się nisko. Zapraszam Was na spotkanie w ramach Amplifudio Konferencja Przedmiotowa w ramach La Ligi Santander Real Madrid kontra Kariera Menedżerska oczywiście. A kariera Kornackiego sezon trzeci. To jest kolega, zaraz poczekajcie, tylko sobie opiszę. Dzisiaj jest 16 września 2022. Kariera menadżerska Arkadiusza Real Madrid sezon trzeci. Kolejka numer 17. Real Madrid kontra Sevilla. I zaczynamy konferencję przedmeczową. Esa ha sido la última pregunta. Agradecemos su presencia. No to gramy. Nowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Zapraszamy na Santiago Bernabeu. Dobra, obejrzyjcie sobie, coś tylko zrobię. Miejsca, gdzie bije piłkarskie serce Hiszpanii, choć kilka zawodników będą nie zdążą. Czyli w Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich panów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz. Specjalnie dla Państwa w mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A już za chwilę emocje towarzyszące każdemu spotkaniu z Galicją. Real Madrid zmierzy się z Sevillą. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dzisiaj obejrzeli otwarte pojedynek. Nie jakieś piłkarskie prawdy, tylko szalone łódkę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Wysuniętym na maszynie będzie Robert Lewandowski.
musiałem trochę oczyścić. Realizator pokazuje nam teraz płaskie linii. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi jadką. Czyli najpierw postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. I proszę Państwa, zabrzmiał właśnie pierwszy gwizdek na Santiago Bernabeu w Madrycie. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Halo? Czy teraz będzie okazja? Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Tak bliska, dobra. Ale zagrajmy krótko, poczekaj. Wezwij Elta. Zerwane, gramy krótko, szybkie podanie. Modric teraz przy piłce. Ryzykownie, ale skupia się... Halo, panie sędzio, pan to widział i nic? Na serio? Arbiter wyraźnie podpadł teraz kibicom jednej z drużyn. Dają wyraz swej dezaprobacie, bo oczyma wyobraźni widzieli już piłkę ustawioną na 11 metrze. Dobra ta interwencja. Zbliżamy się dopiero do połowy sezonu. Ale już możemy zobaczyć, że obecny lider tabeli nie jest... Ale mamy zagrożenie bramki. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy co dalej. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasku, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. No i pięknie. Królewscy na prowadzeniu, rywale w bardzo trudnej sytuacji. Zaraz będą jeszcze trudniejsze. Kurz. A ty myślisz, że co? Pyk, patrz jak to wygląda. Czy zdoła strzelić? Bramka! Czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać. No raczej nie pozbiera. No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiła we poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. Piłkarze tracą kolejną bramkę, motywację do gry i wszelkie szanse na odmianę. A menedżer w pełni świadomy tego, że niewiele tu pomoże. Na razie 2-0. Kurde. Fatalne zagranie. Gdzie ma teraz Modric? Teraz okazja przed nim. Ty! Dobry, techniczny strzał. Dziadu. Ale jeszcze lepsza była obrona. Bramkarz wiedział, czym to pachnie i nie dał się ośmieszyć. Jaki jest spalony, panie sędzio. Ja to dyskutuję. Szkoda. Akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze spalonego był słuszny, tylko nastąpił spektrum. A może faktycznie by. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala.
Szansa Lewandowskiego. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Szlagby. Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska? Niemal zerowa, a jednak widzieliśmy... Będę próbował dalej. Nie poddaję się. A teraz uwaga. Przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Będę dalej próbował lobem. Aż wyjdzie. Piłka przejęta. Tyk. Ty, Michael Jordan, nie pomylił ci się dyscypliny. Sama Idrisi. Nie do wiary, znowu strata. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Dalej jest ciekawie. O! Pięknie, i właśnie o to chodzi. Czasem kusi, żeby wykończyć na siłę. A tu śliczna podcinka i gol. No i możemy jeszcze raz przyjrzeć się, jak padła ta bramka. Co za spryt i pomyślone. Piękna podcinka, niezwykła precyzja. Ręce same składają się do oklasku. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. I tracą piłkę. Z piłką Robert Lewandowski. Aż ty dziadu. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Zagramy to tak. Niepotrzebna strata piłki. Faul. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Modric teraz przy piłce. Mieszony strzał. Mógł zaskoczyć bramkarza, ale ten zachował czujność. Strzelec nie może mieć sobie niczego do zrzucenia. Po prostu bramkarz... Prawie wyszło to, co ostatnio zrobił Modric. Sięgnąć po piłkę, ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Ale może teraz będzie szansa. Pięciadło. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Skuteczny pressing teraz, uwaga. Co za obrona, nie ma bramki. Świetna interwencja, co tam się stało? Wizdek sędziego. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Hiszpańskiej piłki na naszej antenie nie zabraknie. Już teraz zapraszamy na inne starcie w La Liga Santander. Real Madrid zmierzy się z Levante. Przewiduje ciekawy pojedynek. To będzie takie spotkanie, w którym trudno z góry wskazać stuprocentowego faworyta. Myślę, że nie można go przegapić. Nie udało się utrzymać przy piłce. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Hummels teraz dostał piłkę. Aj, no niestety, ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca...
Dobrze w odbiorze. Błąd, piłka przechwycona. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Wyszedł sam na sam, uwaga! Tak jest! Stopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. A Robert spakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykle się myli. Mamy już zatem 4-0. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Piłkę ma teraz Hummels. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. A teraz będzie dobra okazja. Akcja jeszcze się toczy. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają Libala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A z takiego bliska to nawet wydłuż to chyba trafił Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Powiększają przewagę. 5-0. Real ma teraz miejsce z boku. Uderza na bramkę! Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Pole karne, głęboko teraz. Szybki cek na bry. Gnabry dostaje podanie powrotne. Strata, przejmują rywale. Ivan Rakitic. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego ciekawie zapowiadającego się meczu. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich emocji, oby tylko obie drużyny uniosły presję związaną z tym meczem. Uwaga, wychodzi sam na sam. Obrońca łatwo dał się teraz ograć. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Traci piłkę po tym doskoku. Do końca zostało już tylko 5 minut. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Dalej jest groźnie. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Spotkanie dobiega końca. Dziękuję za uwagę. Za chwilę wywiad pomeczowy. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanał z dzwoneczkiem, łapę w górę, komentarzy. Do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć i pa. Jutro PKO Ekstraklasa, pojutrze La Liga Santander, więc jutro derby Poznania, pojutrze derby La Liga w La Lidze Santander, czyli derby Madrytu, więc dobra. Wywiad meczowy
Pomylimy już teraz. O, poczekajcie, się coś. A teraz. O, po ostrość. Albo nie. Halo? Łapiemy ostrość. Łapiemy ostrość się. Dziękuję. Dobra. Znowu to samo pytanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro w PKO Ekstraklasie, Derbach Poznania. Do usłyszenia. Trzymajcie się.